Swan, panowie, bawcie się dobrze. I David Swan szuka pierwszego zwycięstwa, czy Agorok szuka pierwszej porażki, no to byłoby do... Teraz to Diagu tu podchodzi. Co jest? Diagu podejdzie tutaj, mało tego, on zaraz wejdzie Rablowi gdzieś tutaj na plecy. Czy jest smite, jest dostępny dla Diagu? Tak, więc Rabl musi mieć się na baczności, a to jest kwestia trzeciego poziomu. Okej, okay, smite będzie bardzo, bardzo ważny. No, ale mi się nie dziwi, jakby Diagu chciał to resetować, on trafia do Rabla, to istotne. I Rabl zgarnia tutaj przede wszystkim smite'a, ma blisko kolegów, Leon też się podleczył, nawet podchodzi tu Knight, co za zamieszanie! Na wrogim terytorium, wszyscy rzucają się na Leona, on znowu przeżyje jakimś cudem! I to znowu zabójstwo dla Lakera, jeden za jednego, lecz Piltover, Peacemaker i tak trafi Leona! I teraz atak na Lakera. Czy będą wchodzić pod wieżę? Czerwone wzmocnienie, kolejne spowolnienie, klatka trafiona, to by zachęciło na pewno zawodnika. Laker omija to wszystko, piękne ruchy, zgarnie z tego eliminację, no chyba nie! Agro wieży przerzucone, co za młyn mycha! No. Top lane, Miwak tutaj przygotował falę, stawią wardy, wzięli Krabas, czują się bezpieczni. I to jest chyba fajna rzecz w kompozycji Agorok, że do tych bocznych alejek chce się grać. A teraz Diagu pokazuje, do kogo należy to terytorium, czy to jest Sin Miwak. Diagu raczej się musi wycofać. Przypominam, że jest splasha. Rabel smajtuje i się podleczy. Wygrywa ten pojedynek polski Fok. Czy będzie flaszało porywala? Slice and Dice, ograny to przez Rabla. I nagle głupio po prostu stoi między jedną a drugą ścianą Renekton. Nie znajdzie. Tutaj na pewno ta linia dobrze dla nich idzie i dlatego tak chętnie Rabel zagląda na zachodnią część Summoner's Rift. Bo tutaj Grompa dostanie niemal za darmo. Aczkolwiek... Sam. No właśnie, chyba zapomniał o tym, jak daleko jest od niego Miwak i priorytet był, ale wsparcia już nie będzie. I to jest eliminacja dla Bucu, który wykorzystał paczki. Tak, jest. To były paczki wzięte praktycznie w momencie, w którym się pojawiają, ale teraz na topie. Ma Ignite'a cały czas. Wydaje mi się, że polski Fok jest po prostu martwy. Teraz ostatnie cięcia ze strony Miwaka. Jest szansa nawet na double killa. Bucu podchodzi blisko, lecz on zdaje sobie sprawę, co robi rozkręcona Gwen. Teraz plaż od Bucu próbuje uciekać, a Miwak próbuje gonić. Przeskakuje przez ścianę, ten dystans zwiększony Valkyrią. I to było... Zanim wrzucić te dwa autoataki, żeby oczywiście skrócić ten cooldown. Co prawda, korki paczek nie ma, ale rotacja jest... Co? Flash smite. Czy było warto? No tak, no chyba podejmą. Tym bardziej, że jest tu Laker oraz Knight. Ależ osobliwy meczek od Agorok i teraz przejmą objective. Czy przejmą jakiegoś rywala? Tak, ten czwarty strzał eliminuje tej Wonga. I mamy sytuację, w której Devil's One, chillując sobie na Heraldzie. I dolna alejka Ago by przerotowałaby na topa i tam był zagrany Herald jeszcze pod tą Caitlyn. Byłoby rozpędzenie niewiarygodne. A teraz Leon musi uważać za ściany, strzela Laker, ale przede wszystkim Rabel dołącza, ale będzie bez swojego supporta, teraz na nim Exhaust. Czy wygra tu walkę? Czwarty strzał Lakera nie trafia, a tańczy cały czas Diagu, nie trafił ostatnim skillshotem, więc mamy jeden za jednego. Czy tutaj w pułapkę nie wyjdzie któryś z zawodników Rabel? Boi się podejść, teraz doskakuje, piękny deadly flourish, Laker szuka kolejnych eliminacji, Rabel za to się wywali, ale Laker zgarnie eliminację. Jest też Knight. Jak on to wyliczył? Tutaj Knight fleszuje po prostu pod wieżę, ale ta kombinacja była delikatnie za wolna na Time Wanga, ten przeczytał korki to. Na paczkach, korki na paczkach, tyle... O tego teraz Agrok mogłoby nawet podejść pod tego mida, zagrać Heralda. Zakładam, że Devil's One dlatego też zajmuje się smokiem od razu, żeby jeszcze skorzystać z tego, że Rabel przede wszystkim położył duży priorytet na to, żeby wyczyścić swój las. Tego Heralda oczywiście będzie chciał, no, wiedząc, że nie trafi na smoka, zagrać pod górną aleją. Tutaj polski Fok dla niego złe informacje, on co prawda wyczyści falę, no ale za moment będzie musiał stąd zwiewać. I to na piechotę. Ta zwłoka oznacza, że nie będzie plejtów. Plejty właśnie spadły. Ten Herald weźmie wieżę, może uda się złapać polskiego Foka, ale... No myślę, że powinno się udać. Maksymalizacji złota nie ma, po prostu nie, są nie o 7 sekund spóźnieni. Nie uda się, on chyba będzie w stanie stąd zginąć. Nie, nie, on zginie. Nie, nie, nie. Nie zginie, bo nawet Knight jest awaryjnie na terytorium łapania Renektona. Flash, żeby nie tracić czasu, myślę, że jest jak najbardziej usprawiedliwiony z tym Leo. Ciekawa decyzja od polskiego Foka, bo myślę, że jednak mógł próbować tutaj przeżyć, ale chyba po prostu chciał też kupić dużo czasu, zniszczył tę falę oczywiście, co uniemożliwia go rok wzięcia tej tier 1 od razu, a Devil's One na bocie pracuje nad tier 2, mało tego wyłapany syn Miwak. Ten nie ma flasza, przypominam, jak to często ma Gwen i widzimy, a Xenet po prostu zgarnie eliminację z tego, nierozważnie tutaj kury, no niefortunnie gra na korzyść... Masz minutę, tak, od momentu podniesienia, żeby je zużyć, więc... Tutaj oczywiście zakładam, że Bucu za moment już będzie szukał jakiegoś odcięcia. No tutaj ładne już pułapeczki rozstawione. No jest trzeci smok, tutaj spóźniony Agorok, jeśli chcieli go podebrać, ale będą szukali walki. Inicjacja od Leona, Rabel również dołącza, strzały na dystans od Lakera, lecz najważniejszy nie trafił. I polski Fok miał wytankować, to zrobił, Rabel się wbija, rozprzyja przeciwników i o to właśnie chodziło. I teraz, ile zrobi zamieszania razem z drużyną, dwie eliminacje dla Agorok i szukają kolejnych Bucu oraz Accent pod wieżą. Czy tam będzie bezpieczny schron? Czy Sin Miwak będzie ich odcinał, to jest najważniejsze pytanie, chociaż on nie ma ultimate'a, jeszcze ogłuszony przez Diago, więc wychodzi. Chodzi na to, że Agorok chyba się zatrzymuje, chociaż Rabel świetnie, Laker, no genialnie po prostu i znajdują tutaj jeszcze przeciwnego midlanera, bo co idzie na dno, no cóż to było za zagranie. A ten, co zakupił kolektor... Miał błędów pozycyjnych.
Oczywiście to jest w 3/5 wymieniony skład, więc trudno to porównywać aktualne do tego z 2021, ale na pewno z punktu widzenia organizacji szukamy lepszych midgame'ów i Rebel stwierdza najlepszą ścieżką. Czasami jest po prostu przemoc. Tejmon jest po prostu martwy, nie ma żadnych złudzeń pod tym względem. Miwak nawet dołączył do asysty, teleportuje top laner i mamy sytuację, w której Devil's One nie może walczyć z rywalami. To było i ważne. Ta groźba na Shora już jest realna. To było ważne i po raz kolejny wielkie brawa dla Leona, bo Rebel wydawać by się mogło troszkę to zaforsować, a Leon znalazł świetny sposób na to, żeby jakoś to przedłużyć, naturalnie wyłapać przeciwnego wspierającego i tutaj już w przewadze będzie grał Agrok, podejście pod Barona na Shora. No i kolejny kół od Leona, przygotowują pole grawitacyjne, polski Fok zatrzymany, polski Fok martwy i teraz Miwak, pierwsze szpilki wysłane, Diagu próbuje go zastopować, nie wiem czy ma wielkie szanse w tym kierunku, Miwak kolejne szpilki wysłane, Diagu po prostu są zwiewa, nawet Accident go podleczy, ale widać, że Nashor należy do Ego. Tak, bez dwóch zdań, on co prawda chyba delikatnie się podresetował, ale to nie miało żadnego znaczenia, Michale, bo zobacz, w tym momencie Ego po prostu naciśnie smite'a i teraz muszą się zresetować, teraz muszą odzyskać kleszny w tej walce, ale te paczki od Buco, obserwujcie je, bo one zrobią albo zniszczą Devil's One w tej grze. To jest warunek zwycięstwa dla Devil's One, więc teraz Rebel po prostu nie czeka na przeciwników. Buco dostarczył się rywalom, to była zła decyzja i wypala część ziemi, lecz po prostu Ago nie będzie po niej kroczyć. I teraz, proszę bardzo, jeden stun w drugi. Diago musi stąd wynosić Laker, nie próżnuje, kolejna eliminacja, jest po prostu legendą. I o tym smoku Devil's One może tylko pośnić. No i mam wrażenie, że nie tylko o smoku, Michale, bo to był bez dwóch zdań najważniejszy teamfight tej rozgrywki. Lux na tak zwaną podkrętkę. No nie, nie. Ale nawet nie widzisz smoka. No tak. Bujący Heros, Renekton czasem też chce wrzucić jeden, drugi, trzeci autoatak, więc dosyć uniwersalny, dobry wybór. Bo o tym warto pamiętać, że oczywiście daje armor ten pancerz i jest przeciwko fizycznym obrażeniom głównie. No ale zawsze takiemu Azirowi czy Dianie prędkość ataku też zabierze. Tak, prędkość ataku i też damage on hit, ale my skupimy się na tym. Mówiąc o zabieraniu rzeczy, zabieramy życie. Tejmon nawet nie miał jak zagrać Exhausta, po prostu wychylił się i zginął. No to jak w FPS-ach, niepotrzebne spojrzenie przez róg, gdzie czekało 5 przeciwników. 48 dla Lakera, jeśli chodzi o KDA, a Agoro... ...w tej sytuacji, bo to też jest taki zawodnik, który może dać dużo wiary i może dużo poukładać taką ekipę. Okay, 49 Laker? Jest, czy będzie 50? No nie, no ale nawet tarczy nie zbił. No właśnie, większość zanegowana, ale 50! Tego w Ultralidze nie mieliśmy. Chylę czoła przed Supremacy Lakera, bo ten koleś, gdy pojawia się w Ultralidze, to BO1 należą do niego. Teraz czemu by nie poprawić jeszcze z wyniku? Idziemy po setkę, czemu by się na 50 zatrzymywać? Nie wiem, czy kruszców i metali nam wystarczy, popisywać wyniki Lakera. 54, mamy to! Mamy 54. To i w ten sposób, triple killem, ten zawodnik, 12-06, nie